Bitcoin kontynuuje spadki. Bardzo udane analizy zeszłego tygodnia i udany handel wczoraj i przedwczoraj. Dziś podsumujemy sobie wydarzenia ostatnich dni i poszukamy nowych miejsc do handlu. Dodatkowo niespodzianka, czyli co pomogło nam zająć dobrą pozycję we wtorek wieczór. Ja mam na imię Rafał, Gambit Tradera. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i dołączajcie do społeczności Gambit Tradera. Link do Discorda znajdziecie w opisie tego filmu. Przechodzimy do podsumowania ostatnich wydarzeń na wykresie Bitcoina. Wciąż patrzymy w dół. Bitcoin w trendzie spadkowym i przynajmniej w głębszej korekcie. Przechodząc na wykres 4-godzinowy, przypominam tylko to, co mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu, czyli od tego szczytu, który ja mam oznaczony jako fala B, jesteśmy w fali C, w ruchu impulsowo-korekcyjnym, który mam oznaczony jako ruch pięciofalowy, który póki co zachowuje się bardzo ładnie jako ruch pięciofalowy. Mieliśmy falę pierwszą, korektę fali drugiej i tutaj bardzo mocną falę trzecią, która po środku również miała powtórzenia korekt. Tu się jakieś strefy short pojawiły. Natomiast w ostatnim tygodniu byliśmy mniej więcej w tym miejscu i mówiłem Wam wtedy, że mamy tutaj bardzo mocną strefę, z której powinniśmy dostać spadki i strefa niebieska w połączeniu z różową. Tutaj opowiadałem Wam o tym, że już naruszenie krawędzi tej różowej strefy może być dobrym miejscem do tego, żeby spadki się rozpoczęły i faktycznie tak się wydarzyło. Ja tu jeszcze miałem dylemat, czy faktycznie cena nie dojedzie do tych poziomów wyżej 64132 i nawet 64284. Natomiast tutaj rynek rozstrzygnął sprawę i stąd dostaliśmy już bardzo duże spadki, więc bardzo udana analiza. Za chwilę przejdę do szczegółów tego, co się wydarzyło od wtorku w wieczór przez wczorajszy dzień, gdzie mieliśmy bardzo dynamiczne spadki. Już bardzo lokalnie na niskich interwałach Wam to pokażę. Zanim jednak do tego, to zastanówmy się jeszcze chwilę, czy te spadki już mogłyby się zakończyć, czy jeszcze nas czeka jakiś mocniejszy impuls w dół. I patrząc na faktycznie ten impuls jako impuls pięciofalowy, no to dostaliśmy już wybicie poprzedniego dołka tej fali trzeciej, więc według zasad ten ruch mógłby się już zakończyć. I teraz należałoby obserwować, czy cena faktycznie z tego miejsca się zbierze i wybije ten wierzchołek, który jest wierzchołkiem kluczowym. Dopiero po wybiciu tego wierzchołka możemy mówić o tym, że ten trend powoli nam będzie zawracał i będzie leciał w kierunku wybicia ostatnich wierzchołków. Tych wierzchołków, jak widzicie, tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery. One są bardzo blisko siebie. Więc jeżeli cena by tutaj zawitała, wykres wspiąłby się tak wysoko, to dostalibyśmy już na pewno wybicie ATH. Tak przynajmniej ja myślę. Chyba że dostaniemy tutaj piąty wierzchołek, co już będzie naprawdę ewenementem i stąd jeszcze w dół. Wtedy będziemy sobie patrzeć na to jako na taki range, który się tutaj tworzy i cena będzie podążać od góry do dołu jeszcze przez jakiś czas, aż dostaniemy decyzję od rynku i cena się określi albo góra, albo dół. Jednak czy to już jest faktycznie ten moment, z którego cena mogłaby się zebrać? Obawiam się, że nie. Moim zdaniem jeszcze powinniśmy wybić ten dołek i dopiero pod tym dołkiem może się znaleźć na tyle dużo zleceń, które to mogą pozwolić wywindować cenę wyżej. Więc najpierw jeszcze jedno wyczyszczenie, później ewentualne wybicie, powrót i kontynuacja w górę. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, to co mówię Wam od jakiegoś czasu. To miejsce nie jest miejscem dobrym na powrót do wzrostu. Wybicie tego miejsca też nie jest miejscem idealnym na powrót do wzrostów. Miejsca dobre, z dobrą płynnością na to, żeby kontynuować wzrosty już nawet powyżej tych 70 kilku tysięcy dolarów, 80, 90 czy ile tam kto Wam obiecał, to są miejsca poniżej. I to są miejsca 49 tysięcy i 44 tysiące dolarów. Czy my tam dotrzemy? Dzisiaj Wam tego nie powiem. Wiem jednak, że wciąż jesteśmy w trendzie spadkowym i dopóki ten trend nie będzie złamany, ja będę czekał, aż ta cena sobie tutaj dojedzie. Mówiłem Wam też niejednokrotnie, że mamy okres wakacyjny, a w okresie wakacyjnym raczej nie mamy wielkich wzrostów, raczej są to ruchy korekcyjne i ja
Tak naprawdę czekam na wrzesień, żeby się zastanowić poważnie nad takimi zakupami spotowymi. Jeżeli rynek pokaże mi inny kierunek, na pewno będę reagował. Przechodząc już teraz do tego lokalnego spojrzenia, jak wyglądał ostatni handel. Tak jak Wam powiedziałem, krawędź różowej strefy była już naprawdę strefą zainteresowania i dobrym miejscem do tego, żeby rozpocząć handel short. Natomiast pierwsze wybicie i reakcja na to wybicie nie była specjalnie okazała. Drugie wybicie też nie dało jakiegoś bardzo okazałego spadku. I ja tutaj miałem dużo wątpliwości co do tego, czy cena jeszcze raz nie spróbuje wyjechać wyżej, żeby zdjąć stop lossy z tego miejsca, zaliczyć poziom 1 do 1 dla tej korekty prostej, zaliczyć 50 dla fali trzeciej. I to były piękne miejsca do tego, żeby rozpocząć spadki. Jak widać, rynek zdecydował inaczej. Często pamiętajcie o tym, zdarzy się tak, że czekacie na jakiś poziom, wiele traderów, cały rynek czeka na te poziomy, a wykres decyduje inaczej. Co więc tutaj lokalnie się wydarzyło? Lokalnie dostaliśmy koniec fali czwartej i rozpoczęcie impulsu fali piątej. Natomiast co wpłynęło na decyzję o handlu tutaj? Ponieważ no w tym miejscu, będąc w tym miejscu, po pierwsze mieliśmy jakieś potwierdzenie tego, że ten dołek został złamany z takiego niejednoznacznego wierzchołka, kolejne przełamanie i powrót tutaj. Mogliśmy już zacząć to próbować analizować jako korektę do tego impulsu spadkowego i dalszy handel w dół. Pokażę Wam jeszcze, co pojawiło się u nas na grupie tamtego wieczora, żebyście mieli też odniesienie i żebyście wiedzieli, że to, co Wam mówię, to też ma jakieś odniesienie w rzeczywistości w grupie na Discordzie. Tutaj mniej więcej w tym miejscu, to był wtorek 19, 20, 21, wrzuciłem dwa posty. Pierwszy był po 8 wieczorem i napisałem, że jeśli w ciągu najbliższych kilku godzin Bitcoin poleci, to sobie o tym pogadamy w czwartek. W czwartki mamy duże webinary o godzinie 17-18, przeważnie o 18 i o tym sobie opowiadamy, więc jak dzisiaj oglądacie to nagranie, my rozmawiamy sobie szeroko o tym, co się tutaj wydarzyło. Później około godziny 21 wrzuciłem informację, że otwieram pozycję short. To było dokładnie to miejsce i jak dzisiaj na to patrzycie, to było miejsce w punkt. I pytanie teraz brzmi, skąd też tutaj informacja na to, żeby podjąć handel w dół? I odpowiedź brzmi, dane analityczne w Max Data App. My jako Gambit Tradera podjęliśmy współpracę z Max Data App, które dostarcza nam dodatkowych danych analitycznych i te dane mają wspomagać traderów w podejmowaniu decyzji i też dawać nam nawet sygnały w kluczowych miejscach dla rynku krypto i nie tylko dla rynku krypto. I tych danych w aplikacji Max Data App jest mnóstwo, a ja Wam opowiem dzisiaj o jednej z nich, która to pomogła mi podjąć tą decyzję, wrzucić Wam tą pozycję na grupę i wielu traderów czy też grupowiczów mogło na tym zarobić. I co tu się wydarzyło? Patrzymy na wykres Bitcoina u góry, to jest wykres na interwale 4-godzinowym, a to, co chcę Wam dzisiaj pokazać, o czym opowiedzieć, to jest wykres Founding Rates. Founding Rates to jest taki mechanizm, Wam opowiem króciutko, który dla kontraktów Perpetual Futures, to są kontrakty bez daty wygasania na giełdach krypto, który dla tych kontraktów ma dbać o to, żeby cena futures nie odklejała się od ceny spot i w takich przypadkach jest narzucana opłata i tą opłatę płacą shortujący longującym w momencie, gdy cena futures jest wyższa od ceny spot i to ma spowodować to, że promujemy shortujących, w związku z czym cena na futures jest coraz bliżej ceny spot, idealnie taka sama jak na cenie spot, i w odwrotnej sytuacji, kiedy cena na futures jest niższa od ceny spotowej, to promujemy longujących, czyli shorty płacą longującym po to, żeby cena również wyrównała się do wartości spotowej. I teraz tu mamy wykres founding rates, który pokazuje u góry, czy longujący płacą shortującym, i u dołu na odwrót. I teraz na tym wykresie mamy takie piki, które ja dla Was interpretowałem ostatnio. Narysowałem sobie też taką linię, to jest poziom 0.03. W zasadzie poziom jest narysowany dlatego, że mieliśmy tutaj kilka przecięć tego poziomu. I patrząc na ten ostatni ruch spadkowy, który jest dla nas najbardziej interesujący, tu w ruchu wzrostowym widzimy, że bardzo często founding rates jest wysoko
I w momencie, kiedy jest wysoko w ruchu wzrostowym, może to nie być nic nadzwyczajnego, ale tutaj już zauważcie, kiedy było bardzo wysoko, mieliśmy już miejsce, to lokalny szczyt, po którym nastąpił spadek. To staje się bardziej ciekawe w momencie, kiedy zaczynamy być w trendzie spadkowym. Tu już mieliśmy niższy dołek, niższy wierzchołek i w momencie, kiedy tutaj był znowu taki pik na founding rates'ach, dostaliśmy lokalny spadek. Podobna sytuacja wydarzyła się w tym miejscu. Tutaj też lokalny spadek, to jest wykres 4-godzinowy, więc dla tradera taki ruch to jest bardzo atrakcyjny ruch. Tutaj była już trochę mieszana sytuacja, tutaj mieliśmy lokalny dołek, więc tutaj wypadało jeszcze inaczej interpretować i tutaj wchodzi już analiza techniczna, z której wiemy, że w tym miejscu shortowanie było obarczone bardzo dużym ryzykiem. I teraz przechodząc już tutaj na bardzo świeże wydarzenia, mieliśmy lokalny szczyt, pik na founding rates'ach, spadek. Kolejny pik, spadek, może mniej okazały, tutaj pik, znowu szczyt i znowu spadek. I to, co ja dostałem we wtorek wieczorem, to taki ogromny wzrost na founding rates na tym wykresie. I tutaj przechodząc już na wykres jednogodzinowy, bo chcę Wam to bardzo wyraźnie pokazać, miejsce, w którym zajmowałem pozycję, w którym ogłaszałem Wam pozycję, to jest to miejsce. I można powiedzieć, że tutaj po tym piku zaczął się spadek na wykresie founding rates, to znaczy, że coraz więcej shortów było otwieranych na giełdach futures. To znaczy, że ja w tym miejscu, w tym momencie powiedziałem sobie i Wam, przyłączamy się do całego rynku, który już zaczyna shortować i my również otworzyliśmy pozycję w dół. I takie dane między innymi mamy w Max Data App. Link do mojego profilu, możecie dołączyć do społeczności Max Data App za darmo, zobaczyć, co tutaj jest dla Was ciekawego. Możecie też zaobserwować mój profil. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu, ponieważ takich danych u nas będzie się, mam nadzieję, pojawiać jeszcze więcej. I tutaj już ukrywając to i przechodząc do wydarzeń, które faktycznie wydarzyły się wtorek wieczór i później dalej, bo to, jak już dalej shortowaliśmy na grupie ten ruch, to już wiedzą tylko grupowicze. I pierwsza pozycja weszła tutaj. Take profit pierwszy był tutaj przy 1,5R, zabezpieczenie pozycji. I wtedy też grupowiczom wrzuciłem informację. Zrobiła nam się tutaj bardzo ładna strefa, która jest strefą powtórzenia z tej korekty. To już była środa rano, więc tutaj był moment na to, żeby do tego ruchu dołączyć. Tu był kolejny handel, bardzo okazały. Piękny ruch w dół. Jak widać z tego miejsca można było dociągnąć cenę aż do 57 870. I to był kolejny handel. Dalej już napisałem też na grupie, że mamy kolejną strefę, która została utworzona jako powtórzenie tej korekty, jako fala czwarta. I z tej strefy również możemy dostać spadek w dół. Tutaj cena przebywała chwilę dłużej. Najpierw pierwszy spadek, który można było już zabezpieczyć i tutaj w nocy. To już dla tych, którzy w nocy lubią handlować. Przepiękny spadek. Można było bardzo dobrze na tym zarobić. Podsumowując, od wtorku na grupie pierwsza, druga, przynajmniej trzy pozycje się pojawiły, a jak ktoś jeszcze dobrze śledził, to jeszcze miał szansę łapać takie pojedyncze swingi tutaj. Więc bardzo udana środa, bardzo udany wtorek dla grupowiczów. Teraz patrzymy sobie już bardzo lokalnie na takie strefy jak. Po pierwsze, powiedziałem, że mamy ruch piąty. Ten ruch piąty można uznać za zakończony w momencie, kiedy ten dołek jest wybity i tak się faktycznie wydarzyło. Patrzymy sobie jednak na ruch wewnętrzny. Mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tutaj fala piąta, która to może w dalszym ciągu być rozszerzoną falą. I mamy tutaj jakąś pierwszą falę, drugą, to możemy uznać za falę trzecią i jesteśmy aktualnie w strefie powtórzenia tej korekty. I teraz lokalnie obserwować tą strefę, to jest strefa pomiędzy 59 540 a 59 040 dolara. I tutaj można poszukać wejścia kolejnego short, jeszcze jedno wybicie tego dołka. Wydaje mi się, że to może być już ostatnie wybicie tego dołka, pamiętając jednak, że możemy chcieć wybić jeszcze ten dołek na 56 500, więc tutaj kto będzie łapał, zabezpieczać szybko przy wybiciu tego dołka, ale być może te 56 000 jest w dalszym ciągu osiągalne. Czy to jest jedyna strefa? Nie, to nie jest jedyna strefa tutaj, która może spowodować spadki.
Równie dobrze moglibyśmy podjechać troszkę wyżej. Zaczyna nam się duża strefa płynnościowa, która przepiękne, idealne miejsce ma gdzieś mniej więcej tutaj na 59 900, ale już od tego miejsca 59 300 mniej więcej, czyli w połączeniu z niebieską strefą, tu bym szukał miejsca na dołączenie do shortów. Jeżeli jednak cena zdecyduje się wyjechać wyżej, mamy tutaj jeszcze kilka miejsc ciekawych do tego, żeby dołączyć się do shortów, ale o tym będę Wam już mówił później, bo to jest troszkę bardziej odległa historia. Nie chcę Wam tutaj mnożyć tych stref, żebyście mogli też łatwiej podejmować decyzje handlowe. Podsumowując, Bitcoin na spadki, jesteśmy w dobrej strefie. Należy tutaj jeszcze tylko poobserwować, czy faktycznie ta strefa da nam wybicie tego dołka, może jeszcze krótki powrót tutaj i dopiero handel w dół. To obserwujemy sobie teraz na grupie. I tak wygląda Bitcoin. Przejdźmy szybciutko do Ethereum. Ethereum też handlowaliśmy w grupie i też muszę Wam się pochwalić i przypomnieć analizę sprzed tygodnia. Mam tutaj screen z filmu zeszłego tygodnia. Nie musicie mi wierzyć na słowo. Wróćcie do nagrania sprzed tygodnia. Ono cały czas wisi na YouTubie, w którym Wam pokazywałem, że ta żółta strefa jest strefą do handlu short i tutaj pierwszy poziom, drugi poziom są bardzo dobrymi poziomami i zobaczcie, jak pięknie żółta strefa zadziałała. Dostaliśmy przebicie żółtego poziomu najpierw po raz pierwszy i tutaj handel w dół, odreagowanie, można już to było łapać, zabezpieczać odpowiednio i tutaj po raz kolejny wejście w żółtą strefę i tutaj już piękny okazały ruch w dół, na którym można było bardzo dobrze zarobić. I pamiętajcie o tym, strefy są po to, żeby dawać Wam przewagę nad innymi na rynku i warto obserwować, warto tutaj podejmować decyzje, oczywiście zawsze po sygnale, nigdy. Ja przynajmniej nie handluję na poziomy, ja handluję na sygnały, które się w strefach pojawiają. I teraz co dalej z wykresem Ethereum? Mówiliśmy sobie już wcześniej, że strefa od 3246 do 3200 mniej więcej jest strefą, która może nam dać odreagowanie. I to odreagowanie przyszło, jednak to odreagowanie tutaj w strefie short zostało bardzo skutecznie zablokowane i dostaliśmy kolejne wybicie tego dołka. Więc ten ruch pięciofalowy, który mam w ten sposób rozpisany, on również może zostać uznany za zakończony, ponieważ wybiliśmy ten kluczowy dołek i tu już mógł być zostać uznany za zakończony, tu mamy kolejne wybicie dołka. Ja jednak uważam, że ta strefa różowa, ona ma sporo potencjału na to, żeby ściągnąć cenę jeszcze niżej. Tutaj byłby taki fajny poziom, który mógłby cenę zatrzymać, to jest 348, to nie są poziomy, które wynikają bezpośrednio z teorii Fariota czy z metodologii korekcyjnej, którą szeroko stosujemy na grupie. To są już poziomy wynikające z tego, że mamy tutaj bardzo dużą wymianę zleceń i dużo pieniążków się tutaj zgromadziło, które mają szansę cenę wywindować w górę. I teraz, czy cena jeszcze zjedzie niżej? Moim zdaniem tak, jeszcze ma szansę zjechać niżej. Tutaj poszukamy sobie wejść jeszcze na short i tak na pierwszy rzut oka z interwału 4-godzinowego mamy tutaj taką fajną strefkę, do której cena mogłaby wrócić, a jak przejdziemy na niższy interwał, to już zobaczymy, że już była cena bardzo blisko, może już nie będzie siły na to, żeby tutaj dotrzeć, warto się temu przyglądać, być może jeszcze jedno podbicie i dopiero handel w dół. Pamiętajcie, ruchy impulsowo-korekcyjne, korekta przeważnie jest korektą trójfalową, mamy falę pierwszą korekty i fala druga powinna przyjść zaraz po niej. Czyli Ethereum, podobnie jak Bitcoin, wciąż patrzymy w dół, dopiero jak zobaczymy wyraźny sygnał na interwałach 4-godzinowym, 1-godzinowym, najlepiej jednodniowym, idealnie popatrzcie, jaki tu jest okazały trend spadkowy, wtedy możemy podejmować decyzję o handlu w górę. Ja, tak jak Wam przed chwilką powiedziałem, również zaglądam w dane analityczne on-chain dostępne w MaxData App, żeby tam zobaczyć, czy przypadkiem jakieś inne sygnały spoza analizy technicznej nie będą nam mówiły o tym, że zaczyna się akumulacja, czy też ta akumulacja trwa w najlepsze. To są dane, które faktycznie będą nas wspomagać w podejmowaniu decyzji. Tyle na temat Ethereum. Szybciutko jeszcze tylko podsumowanie z dominacji Bitcoina. Dominacja Bitcoina póki rośnie, nie patrzę ja przynajmniej na alty, co najwyżej jak jakiś alt wygląda bardzo fajnie prospadkowo, to będę rozważał shorty na tych altach.
dopóki faktycznie ten wykres nie pokaże nam złamania w dół, jakaś korekta i kolejny impuls w dół i wtedy będziemy przynajmniej przychylnie patrzeć na to, że można pakować swoje pieniążki w alty, bo w przeciwnym wypadku, jeżeli ten wykres rośnie, tak jak Wam już powtarzałem jednokrotnie, to jest Bitcoin, Bitcoin i tylko Bitcoin i total market cap wszystkich kryptowalut również potwierdza, że pieniądze uciekają z tego rynku. Pojawił się w końcu strach na wykresie Fear and Greed Index i im bardziej ten strach będzie widoczny, tym lepszy moment na akumulację. Mówiłem Wam też na wewnętrznym webinarze, że inwestycyjnie krypto tylko w momencie, kiedy zobaczymy złamanie na tym wykresie. Teraz pieniądze z rynku krypto uciekają. Nie dorzucajcie swoich pieniążków do rynku, z którego inni te pieniądze zabierają. Dopiero jak zobaczycie jakieś fajne sygnały, jakieś fajne okazje handlowe, zakupowe, na pewno będziemy sobie o nich mówić. I to jeszcze moim zdaniem nie jest ten moment. I to będzie wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeszcze raz zapraszam do dołączania do społeczności Gambit Tradera. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Dziś również w opisie tego filmu link do mojego profilu w Max Data App. Możecie dołączyć tam za darmo, poobserwować, zaobserwować mój profil. Myślę, że w niedługim czasie pojawią się tam jakieś proalerty, które będą Wam też dawały sygnały na to, że jakiś duży, ciekawy ruch może się wydarzyć. Dawajcie również łapki pod tym filmem. Na pewno będzie nam bardzo miło. Zachęcam również, wróćcie do filmu o Binance Futures Credit, Trading Credits Mode, czyli nowy tryb tradowania na Binance Futures, który to został wprowadzony po tym, jak wprowadzona została regulacja MiCA, która to wyparła z Binance Futures USDT i USDC i teraz mamy mnóstwo pytań o to, jak zasilić swoje konto Futures. Już niedługo pojawi się film na ten temat. Dziś jednak wróćcie do tamtego filmu i zobaczcie. Link zobaczycie za chwilę. Zobaczycie, jak przejść konwersję do tego trybu. Ja Wam również za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.